Mówią sobie kurwy, bo mówią, że to nie jest przekleństwo, tylko zawodowe określenie, nie? Każdy mówi, że to jest prawda, po prostu tutka to zawód, a kurwa to charakter. Ale one o sobie mówiły kurwy. To jest, znam to powiedzonko, ale tak mówiły. Jak na przykład, no jak same już tak jak na przykład podeszło się do baru i do jakiejś tam pani takiej przystojnej chciało się zagadać, to ona mówiła, chwileczkę. Wyjaśnijmy jedną sprawę. Jestem kurwą. I albo się zostawało dalej na dalsze rozmowy, ale już negocjacyjne, albo się szukało innej, która tak się nie przedstawiała. Nie? I teraz tak, gramy w takim lokalu, więc są te panienki, są panowie. To jest osobny zupełnie temat. Opisywałem to tam na basówce. Przede wszystkim Polska się bawiła. Ludzi nie stać było na samochody, na telewizory kolorowe, wybuchające zresztą. Rubiny. Nie było stać na nic, ale na imprezę zawsze było stać. Można się było za tą pensję zapłacić mieszkanie, światło, gaz, wszystkie media, zjeść codziennie przyzwoite jedzenie i jeszcze chlać od wtorku do niedzieli. Od wtorek. I jeszcze zostawało. No chyba, że już ktoś był jakimś tam degeneratem, który przyprawiał równo, no to wiadomo. Ale generalnie pieniędzy komuna dawała zarobić tyle, żeby nikt nie chodził głodny i żeby jeszcze mieli za co się upić. No. Żeby tak rzeczywistość im się element baśniowy do organizmu się wprowadzało i żyło się jak baśnia. A najlepiej taka bajka wychodziła w knajpie, więc knajpy pełne od godziny 18, jak zaczynały się dancingi, do godziny 1 w nocy, wszystkie knajpy pełne. A jeszcze mam pytanie, jak wtedy było z prochami, z narkotykami? Funkcjonowało to gdzieś? To była egzotyka kompletna. Owszem, narkomani zawsze są, ale to przeważnie leki, nie? Jakieś tam morfiniści, heroina, jakieś LSD, czy tam robili. Jakieś tam... Nie robiło się kompotu, bo owszem, bo to były czasy... Hipisostwo doszło do Polski 10 lat prawie później, niż było na Zachodzie. Zawsze jesteśmy do tyłu. No tu akurat dosyć sporo, prawie 10 lat, nie? Bo ja pamiętam, że to pod koniec lat 60., a tam już było na początku lat 60. I ci, którzy wiedzieli, o co chodzi, to próbowali kombinować jakieś tam zioła, nie? Ale generalnie to wyglądało w ten sposób, że ktoś, kto miał tam dostęp do wyjazdów zagranicznych, przywiózł tam parę skrętów i tym jednym skrętem 47 osób przez 3 tygodnie skręciło. Opalało. Bo nie chodziło o to przeżycie, tylko o to, żeby jak paliłeś. No jak stary, paliłem, co on palił? Na szpilce albo na igle ten taki niedopałek, że nawet do ust go nie brał, tylko miało się, żeby coś tam poczuć, ten słodki smak, nie? Także to nie był problem. Nie o to chodziło u polskich hipisów. Zresztą jeden z takich kultowych jeleniogórskich hipis o ksywce Mingo, on chyba we Wrocławiu też rządził przez długie lata, był techniczny w teatrze, stąd go znałem. Zresztą wcześniej go poznałem, jeszcze zanim zacząłem grać w teatrze, jeszcze chodziłem do szkoły średniej, a grywałem, a to też fajna historia, bo... Godzinę chcieliśmy. Bo słuchaliśmy, bo... Nic, nabijaj. Bo słuchaliśmy kiedyś, ponieważ Mingo miał swoje układy jako hipis, gdzieś tam na zachodzie wśród tych hipisów, i oni mu przysyłali płyty. W związku z tym był jedynym w Jeleniej Górze, albo jednym z nielicznych, ale dla mnie jedynym dostępnym posiadaczem naprawdę kultowych płyt, nie? Jak Franka Capy dostał płyty, to dla nas to był szok, w ogóle ta muzyka, nie? I w ogóle podejście do muzyki tego człowieka to był szok, więc słuchało się. A już nie mówię o tych jakichś tam innych, ale miał te płyty. No, przychodziliśmy do niego, Mingo tam zarzucał płytę na gramofon, wódeczka, no, polski narkotyk, nie wiadomo, szła w ruch, ale wśród słuchaczy byli przeważnie klezmerzy. No bo kto grał, a nie zrobił jakiejś tam kariery estradowej, no to zajmował się tą klezmerką, bo już umiał grać. Między innymi był taki perkusista, Grek. Greków w Jeleniej Górze mnóstwo, bo tam tych bojowników o wolność ludu, jak przegrała ta rewolucja grecka, komunistyczna, sterowana przez Moskwę, przerżnęła, to ich statki polskie, węgierskie, jakieś tam rumuńskie, rosyjskie, radzieckie wywoziły, bo to byli pastuchy, normalnie pasterze kóz ci rewolucjoniści, nie żadni tam jacyś świadomi rewolucjoniści, nie? Powywozili ich z rodzinami i posadzali między innymi w Polsce, w Jeleniej Górze i w Zgorzelcu. Także u nas była taka silna grupa grecka i ponieważ ci Grecy, co zresztą teraz widzimy, oni nie byli zainteresowani pracą generalnie, więc młodzież cała zajmowała się graniem. Świetnie zresztą grali, znakomicie śpiewali i jeden z nich, właśnie ten Kostas, był perkusistą. Kiedyś siedzimy tam, słuchamy i akurat Billy Cobham coś tam wycina, nie?
wycina solóweczkę i perkusista, z którym wtedy grałem, Rysiu Kobylt, mieszka teraz w Kanadzie. Skończyła się ta solówka i on do tego kostka mówi: Kostek, patrz kurwa, ale gra, nie? A on tak myśli, mówi: no i chuj, że gra, ale boków nie ma. I taki był komentarz Klezmora do grania artysty, nie? W każdym bądź razie to też pokazuje, jakie było, co było głównym źródłem zarobku takiego chałturnika gastronomicznego. Nie ta pensja, która była no, dosyć wysoka, jak na normalne zarobki wtedy w Polsce obowiązujące, ale te boki. A boki zwyczajowo dawało się 100 zł. Przychodził jakiś taki naprany klient, tu wracam do tej kwestii, że panienki i klienci, tacy różni, przychodził taki naprany klient i mówił: ja bym chciał una paloma. Stówę wyciągał, kładł i mówił na przykład: widzi pan tą blondynę? Powie pan, że od Tomka. No ja mówię, że Tomków może być więcej na tym. Ona będzie wiedziała. No i tak, i to tak wyglądało. Kelnerzy czasami przynosili boki, nie, bo zbierali tam jak zamówienia, to tam kelner zamówił coś tam. Dzieliliśmy się z chłopakami, więc nie było problemu. Przy czym ja mówię, nie grałem etatowo w knajpach, tylko tych zastępstw miałem tyle, że to znałem. Grałem przez jakiś czas stale właśnie w klubie Dywanów Kowarskich. Tam też imprezy się odbywały takie. Ale tu nie. I pamiętam, że kiedyś znudziło się organiście jednej z takich knajpianych załóg, żeby wprowadzić element urozmaicenia, to sobie w zeszyciku wokalistki, która miała tam popisane te tytuły i tonacje tych swoich piosenek, to on obok popisał stawki. 50 zł, 20 zł, 100 zł, 200 zł, nie? I te przeboje aktualne, takie wypasione, to były 2 strony, nie? A głęboka studzienka 20 zł. Na przykład. No i przychodzi taki naprany klient i mówi, że on by chciał tego. A za ile by pan chciał, było pytanie. A jak to za ile? No bo wie pan, są za 20 zł, za 50, za 100, za 200. A co panowie tam za 50 zł macie? No to mówiło się na przykład tam: nie zmogła go kula, nie? Za 50 zł. A jak ja bym chciał i tam trojki dwie? 200. Kładł 200 i mówi: trojki dwie. A powiedzcie, że od tamtego rudego to ma głęboką studzierkę. I facet miał przesrane, bo to już w tym momencie w knajpie już wiedziały te stałe bywalczynie o tym zeszyciku. I jak leciała głęboka studzienka, to ona mówiła: na 20 zł mnie wycenił z suki. I nie było balanki. Także to miało swoje praktyczne następstwa, ta historia. A też opisywałem tą historię, ale przypomnę, jak taki naprany klient przychodzi i 20 zł rzuca, a ten koleżka jeszcze zanim ten zeszyt zrobił, no tak dla jaj, nie? No 20 zł, stówę się kładło, nie? Ten 20 zł rzucił, mi, ale wie pan, ja nie mam wydać reszty. A nic się pan nie ma, zagracie dwa razy. Także klienci też mieli swoje podejścia do takich tematów. No, historia przesławna, którą często opowiadam, zresztą też opisywałem, na pewno czytaliście, jak graliśmy. To znaczy, to akurat grałem kilka zastępstw, wiele razy w restauracji Europa w Jeleniej Górze. To była w centrum miasta, przy głównej ulicy, hotel Europa i restauracja, która była wręcz kultową restauracją. Tam najdłużej trwały dancingi. Wszędzie kończyły się o pierwszej, a tam był do czwartej rano, nie? I grałem kiedyś takie zastępstwo, a tam był taki, nie było klimatyzacji, tylko wentylator, taki olbrzymi jak wirnik, jak od helikoptera, nie? I silnik odpowiedni do tego. W związku z tym, jak włączali ten wentylator, to raz, że to się rozpędzało ze 3 minuty i to było takie... Tak. I te łopaty, jak już weszły w ten swój obrót, te 300 na minutę, czy ile on tam miał, to było sobie tylko takie... Bo tak ciął powietrze, nie? I w związku z tym było no i ponieważ to hałasowało, więc w trakcie grania nie był włączany. Ale jak kapela schodziła na przerwę, bo grało się takimi blokami po 3-4 numery, jak schodziła, no to ten ostatni tam cyk, bo włącznik był przy stratce, włączał ten wentylator. No i właśnie schodzimy na przerwę kolacyjną. Fajna sprawa też, w umowie zawsze było zespół kolacja, nie, wartości 25 zł. W tym jeden posiłek gorący, jakiś tam się zamawiał. Oczywiście przeważnie było tak, że ten gorący posiłek plus dorzucało się jeszcze 2 czy 3 dychy i tam mikatka rozstawione były na tym. No i schodzimy na to i ten ostatni włącza ten wentylator i to tam... A tu taki klient wstaje od stolika, podchodzi obok takiej pani,
zmęczona blondyna, nie? Tapir. Uroda skupiona w tych okolicach, nie? Chociaż nieco już taka, powiedziałbym, przechodzona, ale jeszcze owszem. Podchodzi, kłania się przed nią, buch ją, mało, nie kłania się, bierze ją za rękę, wyciąga, ona w tym momencie się budzi, bo tak zwieszona była, ciągnie ją na parkiet, rączkę i przy wentylatorze, kwadratnie. Brawa dostał oczywiście, ale mówię wam, to jest coś, jak mówiłem, to mnie nauczyło pokory na całe życie. Panowie, ludziom naprawdę nie trzeba wiele, żeby jak mają ochotę do zabawy, nie? W związku z tym, jeżeli gracie na przykład, już generalnie gracie i widownia słabo reaguje, to wcale nie znaczy, że wy gracie źle. Oni nie mają ochoty po prostu się bawić. Natomiast jak będą mieli ochotę, to co byście nie zagrali, nawet jak będziecie stroić instrument i nie wyciszycie, bo na przykład nie macie tego tunera, tylko jakoś tam na ucho się stroi, a oni zaczynają pogo i w ogóle, nie, te historie, no to jest okej, w porządku, chcą się bawić, nie? W każdym bądź razie takie rzeczy zdarzały się nagminnie. Kilka historii jest też takich fajnych z czasów, kiedy grałem tam w tym klubie dywanu w Kowarach. To był moment, kiedy w teatrze grałem długo, w związku z tym wszystko się też łączy jakby z teatrem, nie? Że jak w teatrze było granie, a tam w klubie trzeba było zagrać dancing, to ja zawsze byłem spóźniony. W związku z tym byliśmy chyba jednym z nielicznych zespołów tanecznych, które zanim jeszcze parapety weszły, to grywali bez basisty. Bo ja przyjeżdżałem, na przykład spektakl był o godzinie 19, kończył się o 21, a o 21.30 dopiero byłem, a dancing o 18 się zaczynał. Ale trwało do pierwszej nocy, albo do drugiej, więc swoje tam zagrałem. I tam, ponieważ to był klub ogólnodostępny z dancingami 3 razy w tygodniu, ale ponieważ był dywanu, więc dyrekcja dywanu, który był eksportowym zakładem, urządzała współzawodnictwo pracy socjalistycznej i laureaci pierwszego miejsca co miesiąc mieli fundowane przez dyrekcję, przez zakład, balangę dla wydziału z rodzinami. Taki wydział liczył przeciętnie 60 do 80 osób, więc przychodziło 120-200 osób, no żony, mężowie i tak dalej, bawić się. A to już były czasy, kiedy jeszcze Gierek już rządził oczywiście, czyli komuna jakby ginęła, ale w pięknym stylu. Już striptisy były, już były Coca-Cola, no po prostu zachód, no jedno słowo, tak jest. Socjalizm tak, wypaczenia nie. No. A to były te wypaczenia. Akurat. No i ta dyrekcja była na tyle hojna, że tym swoim ludziom fundowała też taki występ. Estrada Jeleniogórska, czyli KART, Karkonoska Agencja Artystyczna, sprzedawała takie właśnie sety rozrywkowe. Przeważnie to była striptizerka lub tancerka egzotyczna. Różniło się od striptizy tym, że majtki nie schodziły w dół, nie? Ale tańce, wygibusy i w ogóle były. Plus jakiś tam magik, jakiś tam prestidigitator, który tam wyciągał coś z kapelusza. Rzadko mu się udawało, bo to byli przeważnie czwarty sort, magicy. Ale elegancko ubrany, cekiny, nie, coś tam machał, ludzie i tak na pranie, brawa swoje dostał, pieniądze wziął. I o godzinie 12 w nocy akurat były zamówione takie sety. Przywoził menadżer, ekipa dwuosobowa lub trzy, plus ten menadżer, co ich woził samochodem. On musiał być trzeźwy. Reszta, jak do nas dojeżdżała o godzinie 12 w nocy, to już była po 3 albo 4 występach w różnych innych lokalach i knajpach. I bywało tak, że tancerka egzotyczna, która robiła mostek, to udawało jej się tylko w jedną stronę. Zrobiła ten mostek, ale już wstać z niego nie była w stanie, w związku z tym się przewalała na bok i gramoliła się z tego, na przykład, nie? Ale były też striptizerki. I striptizerki to był w ogóle temat taki, że striptiz był oczywiście dozwolony i w ogóle mile widziany, ale zasada była taka, że w momencie, kiedy ta ostatnia zasłona opadała, nie, i pani odsłaniała swoje najintymniejsze tajemnice, to światła gasły. Także zanim się o co chodzi, skupił wzrok, szczególnie rozbiegany, nie, to już ciemno przed oczami. I teraz była kwestia taka, że ona tego śmego tu tańce, tu zarzuca te kukle, nie, i tam w ogóle najczęściej występowała taka striptizerka, która cieszyła się olbrzymim powodzeniem, bo miała naprawdę kształty posągowe. Autentycznie, bez żadnych tam silikonów, bez niczego. Żywy posąg. Przy czym uroda niewyjściowa. No to miała właśnie takie... często to się zdarzało w tych historiach. No przeważnie dlatego one lądują właśnie w takich historiach, bo zwykle one miały za sobą jakąś baletową przeszłość. Szkoły jakieś baletowe, coś tam, nie, coś tam próbowały robić, nie udało się.
zaczynała od tancerki egzotycznej, a potem dochodziła do wniosku, że stripteaserka ma więcej, nie, i zostawała stripteaserką. I ta rzeczywiście, no, do dzisiaj pamiętam, że ta kobieta, jak szła ubrana, to skupiała na sobie wzrok wszystkich facetów. Ona po prostu bombardowała wszystkich tym czymś, co każda kobieta by chciała mieć. A ona tego miała w ilościach dowolnych. Same jej ruchy to były tak, jakby na łożyskach kulkowych to wszystko pracowało. I to takie, jak ktoś się do niej zwrócił, ona tak odwracała się, kurde, jakby to wszystko było na... Ach, co się by podnieca. Niby, że wam powiedziałem, żeby się podniecajcie, nie? W każdym razie ona właśnie zrzuciła tego, zgasły światła i oczywiście jęk, rozczarowanie i zapalać te światła, tam krzyki. Ale ona już tam pod piórka pozbierała, uciekła. Następny miesiąc wygrał znowu jakiś tam wydział, ten swój balet. Znowu przyjeżdża ta stripteaserka, no, i robi te swoje historie. Przeważnie my zresztą graliśmy do tych stripteasów. One miały tam głosy na orkiestrę taką podstawową, nie, rozdawały te głosy i grało się tam jakaś wiązanka, że ten, tam to jakiś włoski przebój, coś tam było. I ona właśnie rozbiera się, zrzuca tą ostatnią tą, światła gasną i w tym momencie z kilku punktów tej sali takie na 5 baterii. I tak ją złapali, te skrzyżowane światła, a ona w tym czasie akurat te piórka zbierała, nie? Więc chłopaki się napatrzyli, nie? Tylko, że ona zero jakiegoś tam dyskomfortu z tego tytułu. Spokojnie skończyła, inna to uciekła, ona nie. Spokojnie zebrała wszystko, pomachała rękami i poszła sobie. Także też przodownicy pracy socjalistycznej drzwiami nie byli, przewidzieli chłopaki okoliczność. Tam zresztą w tych dywanach była ciekawa sytuacja, bo tam często przyjeżdżały osoby, dzisiaj byśmy ich nazwali celebrytami, nie? Ale wtedy to były po prostu osoby znane, publiczne, które załatwiały sobie dywan. I między innymi pamiętam, jak przyjechała Krystyna Prońko. Krystyna Prońko, dobrze mówię. I zaprosiła ją dyrekcja na obiad. Do tej. I też graliście tam próbę. My mieliśmy próbę. Aha. Próbę mieliśmy, bo to było w okolicach około południowych, takich 14-15. Generalnie tam obiadów nie podawano, ale ekstra pan kucharz się postarał, bo pani Krystyna Prońko, dyrektor, nie, i w ogóle. A my nie wiedzieliśmy o tym w ogóle, po prostu umówiliśmy się na godzinę 13 na próbę. Przyjechaliśmy na tą próbę, no i ten kierownik tego klubu mówi: słuchajcie, ale tu będzie dyrektor z panią Prońką, nie, na obiedzie, ja zadzwonię, zapytam. Dyrektor, jak usłyszał, że my mamy próbę, to mówi: dobra, niech mają próbę, ja się pochwalę, że mam, nie powiem, żeby tam gracie na dancingach, tylko że to jest nasz zespół, który tego, tylko grajcie, wiecie, te jazzy wasze. No i przyjechała Prońkowa rzeczywiście, my akurat mieliśmy taką chwilę przerwy i on pyta ją, czy chłopaki mogą próbę sobie robić, bo tu jest właśnie zespół zakładowy, który szykuje się do jakiegoś tam przeglądu. I pograliśmy i ona wyraziła takie akceptujące zdumienie, że w jakimś tam zakładzie w Kowarach gra zespół, który coś tam gra, nie? Jakieś tam rzeczy takie. Pofatygowała się właśnie zapytać, a my wtedy mieliśmy po 20 parę lat, nie? Więc młodzi ludzie, no tak mniej więcej jak... Na mnie nie ma. Wymowny gest do bardzo. Słuchaj, bo ja zapomnę, bo ta weryfikacja, ta kategoria, gdzie jest z tyłu, leży, nie pękaj. A drugi wieczór. Słuchaj, to ona uprawniała do tych najwyższych stawek, ale tak, wy żeście grali czy w teatrze, czy w tych knajpach, to była stawka jedna? To była stawka minimalna. Uprawniała do jakiejś konkretnej stawki minimalnej, czyli na przykład ta uprawniała w tych czasach, kiedy ją wydano, do 350 zł. Ale mogłeś wziąć 500 na jak się dowiadałeś. Jeżeli ktoś zgodził się zapłacić mi 500, mogłem wziąć 500, ale nie mógł mi zapłacić mniej niż 350. Bo bez tego legalnie grać nie można było. Jeżeli się miało tą tak zwaną trójkę warunkową, to była taka karteczka bez okładki, na której było tylko napisane karta kwalifikacyjna tymczasowa, nie? I tam. A nie powiedział pan jeszcze o tej Esce? A Eska to było, Eska była przyznawana przez ministra na wniosek jakichś tam powiedzmy organów artystycznych, na przykład Związku Artystów Scen Polskich, Estrady, albo na wniosek telewizji, czy radia, czy kogoś tam. W każdym razie wniosek szedł do ministra. Minister przyznawał kategorię na podstawie dorobku artystycznego. Nie odpytywano takiego człowieka z niczego, ale Eskę to miała Irena Santor, Mieczysław Fog, Namysłowski chyba miał Eskę. No dosłownie kilkanaście osób w Polsce miało Eskę. Takie muzyczne virtuti militari. Dokładnie. I to działało na innej zasadzie. Po prostu... Oni nie kasowali.
oni kasowali, ile powiedzieli, tyle im trzeba było zapłacić. Aha. Taka była zasada. To już nie było w ten sposób, że organizator mówił, zapłaci pani Santor na przykład 2000. Nie. Menadżerka czy menadżer pani Santor mówił, ile ma zapłacić i tyle trzeba było zapłacić, bo ona miała kategorię S. Nie, to nie. I wszystko. Ona i tak miała tych grań i śpiewań i w ogóle wszystkiego. Zresztą akurat panią Irenę Santor bardzo szanuję. To jest naprawdę osoba, która potrafi śpiewać. Zresztą od początku potrafiła, ale to jest imponująca osoba. Mi imponują tacy muzycy czy wokaliści jak ona. Było takich osób niewiele i potem to się jakoś tak spowszedniało, bo pamiętam, że już w czasach, kiedy komuna nastała i całe te karty kwalifikacyjne bardzo podupadały, to i eski wydawano, ja tak powiedziałbym, dosyć lekką ręką. Nie? Ja uważałem, że to powinno nobilitować, tak jak mówiłeś, to powinno być takie virtuti militari dla estradowca. A stało się potem takim dowodem, że się ma znajomości w odpowiednich miejscach. Nie? No ale nie ma już kart kwalifikacyjnych, nie wiem czy to dobrze czy źle, ja mówię, że źle, ale słyszałem głosy, że nareszcie nie ma kart kwalifikacyjnych. Nie wiem o co chodzi. Uważam, że powinny być, ale nie powinny być czymś takim jak kiedyś, czyli obowiązkiem, nie? Mogłyby być jako właśnie chcesz pokazać, że jesteś muzykiem zawodowym, masz pewne umiejętności i sprawność, masz taką kartę kwalifikacyjną. Zresztą umówmy się, że to nie jest, niektórzy mówią, wymysł komuny. Nieprawda. W Stanach Zjednoczonych spróbuj zagrać bez zgody Związku Muzyków ich gdziekolwiek. No ale sorry, to nie jest wymysł komuny, to jest to samo. Bo zresztą to moja opinia też, że Stany Zjednoczone to jest najbardziej policyjne państwo, komunistyczne państwo świata. No. Pearl Jam, kurwa, te inne wszystkie Nirwany, to co, musiał taką zgodę uzyskać? Tak, oczywiście, że serio? Tak. No, każdy z nich, to menadżerowie tą sprawę załatwiają. Jeżeli, znaczy, tam nie ma kwestii, oni tą zgodę dostają, ale bez takiej zgody nie można grać. Po prostu Związek Muzyków Amerykański pilnuje interesu swoich członków. Co by to był za związek, jakby każdy mógł wykonywać za pieniądze, które sobie zażyczy, ten zawód. Tak jak kierowcy jakiegoś tam ciężarowego czy coś takiego. Chcesz wykonywać jakąś pracę, Związek Amerykański tych ludzi, tych pracowników musi się na to zgodzić. Oni się zgadzają przez wydawanie czegoś w rodzaju weryfikacji dla stałych członków i takich jednorazowych pozwoleń na takie różne koncerty czy chałtury kogoś, kto nie jest członkiem. Ale ja podejrzewam, że i Pearl Jam, ci wszyscy są członkami Związku Muzyków. Że przerwę. Rolling Stones się mieli w Anglii takie problemy w latach 60., ale się nigdy nie zapisali. Oni po prostu za szybko zrobili karierę. Ale musieli mieć te zgody, musieli mieć, bo bez tego po prostu nie da rady, bo akurat związki zawodowe, nie wiem czy wszędzie na świecie, no ale w Stanach Zjednoczonych wiemy, że są bardzo silne. Jeżeli by podejrzewał, że gdyby jakiś zespół występował nawet dla 10 czy 100 tysięcznej widowni i nie miał takiej zgody od nich wcześniej załatwionej, to potrafiliby zerwać ten koncert, nie licząc się z konsekwencjami, bo nie ich by dotykały. No bo trzeba, no niestety, tak jak mówię, Stany Zjednoczone to jest państwo policyjne. Spróbuj tam coś zrobić wbrew przepisom. To, że nie musisz przy sobie dowodu osobistego nosić, to nic nie znaczy. Oni tak wiedzą, gdzie jesteś, co robisz i za co cię złapać. To dotyczy obcokrajowców grających jakieś... Też, jeżeli nasi ludzie jeździli na przykład do Polonii, wtedy w latach jeszcze jak Gierek rządził w Polsce, jak PZPR, jeździli na te imprezy tam do Polonii, to zawsze pan wojewódka czy jakiś tam inny miejscowy impresario załatwiał zgody. Także oni się tym nie interesowali, ci wykonawcy, ale zawsze taka zgoda była. Nie dało się, dlatego podawało się wszystkie dane nie tylko do biura paszportowego, ale i tam do wojewódki, bo on musiał to wszystko pozałatwić. W każdym bądź razie z jednej strony muzyk miał za komuny fajnie, ale los to jest tak, nie znosi próżni, nie? Są rzeczy fajne i są niefajne. Jak miał fajnie w tym, to na przykład mam takiego kolegę gitarzystę, właśnie dzisiaj rozmawialiśmy, który gdyby nie to, że przy okazji jest właścicielem hurtowni spożywczej, zresztą... W obecnych czasach. W obecnych czasach jest tak, właścicielem hurtowni, która podupada z powodu tych Tesco, Biedronek i tak dalej, ale wciąż jeszcze jakieś pieniądze mu przynosi, to gdyby nie to, gdyby nie te pieniądze, to on by już nie żył ze 20 lat. A zdrowie sobie zniszczył, nie ukrywajmy, będąc klezmerem. Zresztą świetny gitarzysta, Jessic gra, jeden z pierwszych w Jeleniej Górze grających taką muzykę. Bypassy, wątroba, nerki, cukrzyca. Szóstka, cukrzyca. Ale wódka go zniszczy. Ale tak, to wódka. Cukrzycę ja mam, a nie piję. Ale to 16 kilo cukru z tych kartek tam się teraz uśmiecha. Nie, cukier normalny. Natomiast to, co ci wdzięczni piekarnicy i cukiernicy mi przynosili, bo o,
wróćmy do tych kartek. Ale ty, nigdy nie sprzedawałem. To normalnie aureola się taka rozwija. No bo ja jestem święty człowiek. Miodem płynący to był, kurwa. Dzisiaj jeden z kolegów podziękował mi za ten dla leniwych, słownik leniwych, nie wiem, coś tam, poradnik dla leniwych basistów, zdaje się to było, nie? Tak. No, więc właśnie, przecież ja to, za to pieniędzy nie wziąłem. Kapral, wziąłem jakieś pieniądze za to? Albo się tajemnica handlowa. Nie, w żadnym wypadku. No, zrobiłem to dla własnej satysfakcji, przyjemności. No i po to tu się przyznam. To był podstępny numer, bo ja to napisałem w formie takiego lekko napisanego i łatwego do przeczytania, zrozumienia i pojęcia bryku, nie? Taka ściąga. Ale z nadzieją o tym, że jak ktoś już zacznie tam kombinować z tymi interwałami, z tymi tam trytonami, z tymi różnymi historiami, a ten akordzik sobie złapie, no wszyscy prawie wiedzą, jak to się robi, ale może ci początkujący nie wiedzieli. I jak poczytają, to może zainteresują się, a kurna, w ogóle to o co tak chodzi w tej teorii, nie? Wczoraj pan Krzysiu Ścierański tutaj co i raz napomykał, że on całe życie pracuje nad poznaniem teorii, bo to bardzo pomaga. I tam pokazywał, czym pomaga. Samouk, nie? Co zresztą absolutnie, ja uważam, że tak, szkoła muzyczna dobremu muzykowi nie zaszkodzi nigdy. Zawsze nauczy czegoś przydatnego, co dla siebie można z tego wyciągnąć. Natomiast ci tak zwani samoucy, to daj Boże takiej wiedzy teoretycznej ludziom po szkołach, jak oni mają po tych 15 latach grania. Tak jak pan Krzysiek Ścierański, nie? On na pewno by zagiął niejednego absolwenta średniej szkoły muzycznej, a i wyższej, bo ja znam, bo z nimi chyba na co dzień i powiem wam tak. Pomijając kwestię, że 17 lat nauki w szkołach muzycznych to nie jest żadna gwarancja sukcesów artystycznych, ale oni też, niektórzy z nich to są ludzie, którzy traktują granie tak, jak my byśmy nigdy tego nie potraktowali. Rzemieślnicze. Przykry, nie. Klezmer, rzemieślnik to jest cool. To jest cool, tak. Natomiast oni traktują, jakby za karę grali. Niedawno spotkałem na ulicy Długiej Bieleniej Górze, która jest taką krótką uliczką łączącą plac Ratuszowy z drogą do Filharmonii. I spotykam kolegę, którego nieczęsto generalnie spotykam, bo akurat ja grywam tylko w orkiestrze dętej przy Filharmonii i w składach kameralnych, które grają audycje, nie? Różne. A on jest akurat skrzypkiem i gra w kwintecie tym smyczkowym, więc w całej orkiestrze. Stąd się spotykamy tylko wtedy, kiedy ja idę na koncert jako widz. I spotykam ją, Mirek, no, gdzie idziesz, nie? A ja mówię, gdzie ty idziesz? A kurwa, do roboty. No panowie, no, który z was by tak powiedział, idąc na granie, nie? Kurczę, za 2 miesiące będzie grał, a na basówce i na bassity już wszyscy o tym wiedzą, że w październiku granie. Panowie, kurde, jutro idę na próbę. No, także, no jest to przykre, nie? Ale tak jest. Tak jest i to, no są i inni. No ten mój kolega, z którym w wojsku byłem, Kasiu Cyna, jak to powiedzieć, symfonik do bólu kości. Chociaż parę lat przegrał w knajpach, bo zanim etap dostał po skończeniu Akademii Muzycznej, zanim dostał etap symfonicznej, no to musiał z czegoś żyć. I grał w knajpach. Po to się zresztą nauczył grać na gitarze basowej. Osobny temat w ogóle, nie? Bo w Akademii Muzycznej nie tylko nie uczono grać na gitarze basowej, tak jak teraz to bywa, ale wręcz nie wolno było, bo się psuło układ ręki, palców, ścięgien, w ogóle technika, kontrabas, nie? Tylko kontrabas, nie daj Boże, żeby się profesor tam, wykładowca, czy jakiś tam dowiedział, że to teraz w Katowicach jest, nie? Klasa basu elektrycznego. A nie tylko w Katowicach jest. Chyba, nie? Bo się już w kilku tych. Oczywiście. Ale nie mówię o prywatny. Nie. W Akademii. To Akademia też. A u nas jest? Nie. Na Wrocku? Nie ma. Wrocławiu są prywatne szkoły jazz, ale blisko Wrocławia jest Zielona Góra z tym... Bardzo blisko, jeszcze nie grał się, bardzo blisko. Ale dla Dolnoślązaków jest to... Rzut teretem, kurwa. Chyba, że ktoś mieszka we Wrocławiu. Nie? Ale, 5 godzin pociągiem. Ale nie mówimy o marginesie, nie? Margines mieszka we Wrocławiu. Znaczy, nie, no tak. Możemy pamiętać. Ty te czasy wspominasz sentymentem, ale musisz też przyznać, że miałeś dobre fuchy. Tak. Bo gdybyś ty ten węgiel na tej rampie wypierdylał, to byś tak nie wspominał tego PRL-u. Dlatego to, że ja mówię, że komu to przeszkadzało, nie? Ale z drugiej strony powiedzmy sobie tak. Komuna miała różne wady. I na przykład prześladowała świat pracy kulturą. Przymusowe wyjazdy do teatrów, przymusowe wyjazdy na występy estradowe, organizowanie przymusowych świąt zakładowych.
ja to mówię ironicznie, że prześladowała świat pracy kulturowej, ale z punktu widzenia tego robotnika, który musiał iść na jakąś imprezę typu święto kombinatu budowlanego na przykład, gdzie przyjeżdżała jakaś tam gwiazda sprzed kilku lat i wykonywała, a on może wolał w Gdynię dawać w tym czasie w towarzystwie kolegów. A tu miał siedzieć i ładnie wyglądać. A tu tak, a tu musiał, żona kręplinę założyła, ja koszulę, krawat na kółce, nie? I trzeba, bo dyrektor obserwuje i spróbuj nie przyjść człowieku, nie? Szczególnie jak jest kierownikiem czy jakimś tam brygadzistą, nie? No musiał przyjść. Więc dlatego mówię, że prześladowała komu na świat pracy kulturą, ale z kolei dotacje na kulturę szły. Ja przegrałem 19 sezonów w teatrze, bo na żywo muzycy grający do tych spektakli dostawali pieniądze. A skończyło się to wszystko nie dlatego, że teatr w ogóle przestał grać muzyczne spektakle, czy że nagle oceniono moje umiejętności na za małe, tylko dlatego, że pieniądze się skończyły. I w tym momencie jeszcze chyba do dwóch czy trzech spektakli nagranie robiłem, bo leciało już taśmy po prostu, podkłady. A potem nawet na to nie było pieniędzy, żeby muzycy żywi grali. I pan Boguś brał klawisz, jechał do Teatru Polskiego, chyba bo tam była przed spaleniem się teatru fajne studio nagraniowe. I tam były te różne tam syntezatory i na syntezatorach nagrywał muzyczkę do spektakli. Zresztą nawiasem mówiąc też genialną, bo Beniowski w Jeleniogórskim Teatrze z muzyką pana Bogusia odegraną na syntezatorach plus chór siedmioosobowy męski. To była naprawdę muzyka, którą gdybym miałem przez jakiś czas, tam chyba dwa czy trzy takie ścieżki, takie ślady z tego spektaklu, dziś mi to przepadło, ale przypuszczam, że gdyby się to wydało wtedy na płycie, to byłaby to w tej chwili jedna z kultowych płyt. No wyobraź, to Vangelis. Syntezatory użyte tak jak trzeba, bo to był i jest, zresztą żyje jeszcze, tylko już mocno starszy pan. On świetny. On potrafił to tak zagrać, tak opracować. Ten siedmioosobowy chór brzmiał jak 40-osobowy. Oczywiście tam różne historie były pododawane. Ale jego siostra rodzona jest dyrektorką toruńskiego chóru mieszanego, jednego z najstarszych w Polsce, które istnieje chyba też od powstania styczniowego i pierwsze nagrody, gdzie nie pojedzie. A on dla nich pisze muzykę. Jak napisał Summertime, w wersji wykonywanej przez Janis Joplin, ale w opracowaniu na ten chór 120-osobowy, tak jak pojechali do Paryża na taki konkurs chórów, to w kolejkę się ustawiali dyrygenci, żeby wziąć od niej nuty, skserować. Tak to brzmiało. Ja słyszałem to na nagranie tego chóru. Ja mam on ma Dominika, a ona nie wiem, bo ona jej siostra to chyba po mężu jakoś ma. Ale w każdym razie toruński chór. Rewelacja. Rewelacja. W każdym razie skończyły się pieniądze dla muzyków i skończyło się to wygranie w teatrze. A który to był rok, jak się skończył teatr? No, 89. Ja grałem do 94. Mhm. To już po upadku komuny, nie? Skończyły się pieniądze. Bo one jeszcze z rozpędu jakby istniały te różne tam odpisy do w budżecie miasta, ale potem powolutku to się kończyło. Zresztą Jeleniogórski Teatr wtedy przeżywał kryzys artystyczny. Zespół artystyczny chciał się pozbyć pani dyrektor, bo im przeszkadzało w sięgnięciu po sukcesy jeszcze większe niż mieli. Jak się pozbyli pani dyrektor, to okazało się, że zamienił się ten teatr prowincjonalną, zupełnie tam taką grajbudę, nie? Według mojej opinii oczywiście. Dobrze, nie w grajmidu. Może są tacy, którzy lubią, jak się na nich wymiotuje ze sceny, nie? No to dla nich ten teatr jest w porządku. Bo w jednym ze spektakli niedawno, w zeszłym roku, clue tego spektaklu to było zwymiotowanie na pierwsze rzędy widzów. No, ale taki jest nowy teatr. Taki on teraz jest. To nie mój teatr. No, on teraz dąży do autodestrukcji po to, żeby się odrodzić za parę lat. Naście, to 10. Pol Pot tak chciał odrodzić czerwonymi kmerami Kambodży i jakoś widać, jakie efekty były, nie? Nie, bo zaraz do historii świata dojdzie. A tam na dole czekają, kurde. A właśnie, zaprosił, to czemu mi nie powiedziałeś? Nie, no bo tak szkoda przerywać. Jeszcze tylko w dwóch słowach, co po 94. Już na godziny. Po 94 co było? Ale tak zawodowo zgrałem. Zawodowo? To znaczy ja cały czas gram za jakieś pieniądze. Na tubie to najczęściej, nie? Ale częściej na tubie, tak. Na gitarze basowej w tej chwili gram w takim składzie takich vintage'owych jazzmenów. Razem mamy, kiedyś policzyliśmy, że chyba 280 lat, nie? Jak Rolling Stones. Coś takiego. Perkusista jest po 70. I powiem wam, że mało który z was, mimo że szanuje wasze umiejętności i cenię, bo z kolei większość, a może i wszyscy gracie lepiej ode mnie, nie? Poza może zupełnie początkującymi, to mało który z was potrafiłby z nim zagrać coś tak prostego, jak wydawało się, jak bossa nova.
to, co mówił pan Krzysiu o son i klawes, znaczy on mówił akurat o klawes, nie? Rytm, jeszcze tam son jest taki też rytm południowoamerykański, podstawowy, to on chyba się z tym urodził. W Polsce, kurde, ojczyźnie Kujawiaka i Oberka urodził się człowiek perkusista, który, dla którego to jest zero problemu. On jak gra bosanowe, to ja naprawdę muszę się pilnować, grając tylko tam, żeby nie wypaść z tego prostego grania basowego, bo jemu zupełnie i zawsze wie, gdzie jest raz. Ale nie pamiętam, żeby jak zacznie, to żeby potem przez cały utwór gdziekolwiek zaznaczył to raz. Natomiast wszystko inne zaznacza. I to nie jest nieświadome jakieś, że on nie umie. On po prostu tak pewnie się czuje w tych rytmach i jego to bawi. Dla niego bosanowa to nie jest dwutaktowy, jakiś schematyczny sposób bicia jakiegoś. On po prostu gra. Dla niego to jest instrument do grania, ta perkusja. Ma się ponad 70 lat. No, gramy taki jazzik, no, ja gram głównie pochody, no, tak to określmy. Szczyty nowoczesności w tym naszym graniu to Watermelon. No. Ten okres, nie? Dobra. To zajebiście. Koniec, panowie. Zapraszam. Super. Dziękuję bardzo. Ja zakładam konto na basówce. Zapraszam do czytania na basówce. Tam jest tych, nie pamiętam ile, ale już chyba dobrze ponad setka tych moich wpisów. I te najstarsze to jest to, co mówiłem, bo te nowsze to ja tam już... Brak pomysłu. Pierdołach piszę. A wtedy o poważnych sprawach. Dziękujemy. Dzięki.